Hejka, hejka, z tej strony Korcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj witam was w luźnym odcinku z takiej mojej prywatnej rozgrywki, a to dlatego, że tak, jestem, wróciłam. Co prawda ten odcinek miał być w niedzielę, dzisiaj mamy wtorek i mam nadzieję, że ten odcinek się pojawi, ponieważ odkąd wróciłam, YouTube od razu stwierdził, że mnie nie lubi, nie wiem, obraził się na mnie, chyba że mnie nie było tyle czasu. No i nie chciał mi dodać filmu, który nagrałam wam już wcześniej, z tydzień temu, więc... No, postanowiłam, że nagram jeszcze raz, a co mi szkodzi, zresztą mam trochę więcej przemyśleń, więcej do powiedzenia wam, więc w sumie może i dobrze się składa, może to był jakiś znak, że trzeba nagrać nowy film. Dlaczego nie chciał mi się wrzucić, nie mam pojęcia, więc mam nadzieję, że ten film się pojawi i że tutaj nic nie będzie, żadnych przeszkód i że wszystko będzie okej, więc trzymajcie kciuki. No ale jak już oglądacie, to znaczy, że wszystko się udało, yupi ja, i macie odcinek we wtorek, 3 marca. Witam was ponownie na moim kanale. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj ktoś jest. Zostawcie po sobie łapkę w górę, komentarz, czy jesteście zadowoleni, że wróciłam, czy mogłam nie wracać, bo to bez znaczenia dla was. No nie wiem. W każdym razie jesteśmy dzisiaj w mojej prywatnej rozgrywce i ten, kto kiedyś gdzieś tam zabłądził gdzieś w czeluściach internetu i trafił na moje pierwsze filmy na kanale, to właśnie było parę filmów z tej oto rozgrywki. Nie wiem, czy jeszcze one są, czy ja je ukryłam. Na pewno jakieś ze dwa są, więc śmiało możecie sobie odszukać. Ale tak, kiedyś pojawiały się tutaj filmy, no i przez ten czas, co nie było mnie tutaj na YouTubie, to sobie troszeczkę pograłam właśnie w tą rodzinkę. I jestem bardzo zdziwiona tym, jak ja tutaj sobie tą rodzinkę urozmaicałam, jaka tu jest historia i że grałam sama dla siebie i po prostu wymyślałam takie różne dziwne rzeczy. Znaczy, no, nie dziwne, ale no było coś, wiecie, jakaś, coś się działo, o tak powiem. Więc tak, dzisiaj jesteśmy w mojej rodzince. Zaraz wam przedstawię wszystkich po kolei, ale na początek chciałam właśnie powiedzieć wam, że to nie jest jakiś odcinek taki strasznie, jakiś nie wiadomo co, tylko właśnie na luzie, bo chcę do was pogadać troszeczkę, ale nie chciałam też, żebyście się patrzyli na zdjęcie, więc postanowiłam, że będzie to taki odcinek z małą pogaduszką. Także tak, słuchajcie, wracam do was, wracam. No ale może na początek właśnie przedstawię wam tą rodzinkę, nie będę was zanudzać od samego początku. Także tak, moja rodzinka zaczęła się właśnie od tej simki i oni w ogóle tutaj w krzakach buszują, chociaż ja im tego nie kazałam, więc ja weszłam, oni tutaj, nie wiem, zechciało im się, to nie wiem, dziwna sprawa. No i zaczęłam tak zwykle, jak to zwyczajnie, o, tam jest głodna, kurde blaszka, trzeba ją nakarmić. No ale ona ma żarcie, więc dlaczego jest głodna? Halo, proszę nakarmić psa. Jak się sam nie umie nakarmić, to musimy my to zrobić. No i więc zaczęłam od tej naszej simeczki Kate. I Kate wyszła za płot. Okej, dobra. Okej, nieważne. To jest nasza właśnie simeczka, którą ja sobie zaczęłam grać. I grałam sobie nią w mieście tym, w Windenburgu. O, w Windenburgu sobie nią grałam troszkę. Prawdopodobnie to był wtedy najnowszy dodatek, który miałam, więc dlatego grałam w Windenburgu. No i grałam sobie w Windenburgu nią i po prostu tam rozwinęłam jej umiejętności, chyba te, które chciałam. Ona już jest w ogóle, ma wymaksowane pisanie, bo ona na początku sobie troszeczkę pisała, więc umiejętności literackie ma wymaksowane, gotowanie ma wymaksowane. Ona ogólnie ma aspirację wybitna malarka, ale jest pisarką już taką spełnioną, że tak powiem, bo już jest po prostu na szczycie swojej kariery. Jej mąż, czyli Mateusz, jest biznesmenem, słuchajcie, jest inwestorem obecnie. No i oni się w tym Windenburgu poznali. Co prawda Kate miała już wcześniej jakiś tam związek i miała go z Donem Latario. No właśnie, więc już wiecie, dlaczego on się nie powiódł, ten związek. Bo wiadomo, byli ze sobą trochę, ona oczekiwała jakiegoś kroku w przód, czegoś więcej, ale Don Latario raczej nie jest tym typem faceta. No więc się rozstali i ona wtedy poznała Mateusza, choć też nie był to szczęśliwy traf, wam powiem szczerze, bo Mateusz, gdy się poznał z Kate, miał żonę. Miał żonę
ale się z nią rozwiódł. Nie pytajcie dlaczego, Kate Gwen absolutnie nie namawiała do tego, żeby zostawił żonę dla niej. Po prostu stało się. Jednak on z żoną już się wcześniej nie dogadywał i tak to by się stało, tak żeby i tak się rozwiedli, i tak by się rozwiedli. A że Kate jeszcze się pojawiła, to Mateusz w ogóle podjął tą decyzję bardziej stanowczo. Można tak powiedzieć. Więc tak, jeżeli chodzi o to. A jeżeli jeszcze chodzi o takie ciekawostki, to gdy sobie grałam właśnie tutaj sama jeszcze przed założeniem kanału, bo ta rodzinka jest jeszcze sprzed założenia kanału, to wprowadziłam sobie tutaj do tego miasteczka pewnych simów z serii Madzi, Maria Magdalena Monika. Tak, jeżeli ją oglądacie. I ona właśnie ma tą serię simsów swoją, którą w sumie w dalszym ciągu prowadzi. Już ma drugi sezon i tam już też ładnych parędziesiąt odcinków z drugiego sezonu. I ja sobie wprowadziłam z pierwszego sezonu takich chyba początkowych simów, których ona miała. To było chyba drugie czy trzecie pokolenie, więc było jeszcze świeżutko. I tutaj właśnie jest rodzinka Smith. Jeżeli ktoś oglądał kiedyś Madzi na początku, to będzie kojarzył te postaci. No i właśnie ja sobie ich tutaj wprowadziłam obok do domku, żeby wiecie, żeby mieć sobie ich jako sąsiadów, no bo śledziłam te losy tej rodzinki, więc to było coś takego fajnego, że miałam te z tych simów u siebie w rozgrywce. Więc jak widzicie, tak to było. No i co? I oni się doczekali trzech synów. Jeden z nich jest kosmitą, jest to Nathan, który jest no synem, jak wiecie, jak domyślacie się, Mateusza, bo Mateusz został porwany przez kosmitów, no i urodził nam Nathana. No a Kate urodziła Sebastiana i Macieja. I ja chyba, jak dobrze pamiętam, oni są chyba bliźniętami, bo już też tak mi średnio to w pamięć zapadło i właśnie nie umiem tego sprawdzić. Czekajcie, czy my jak najedziemy na Sebastiana? No jest tylko brat. No i nie jestem w 100% pewna, czy na pewno byli właśnie bliźniętami. No ale tak mi się wydaje. No i mieszkamy sobie teraz w takim domku. Ten domek też nie jest jakiś superancki. Pobrałam go pewnie z galerii. No ale tak sobie tutaj mieszkają. Pokażę wam pokrótce ten domek, tak szybciutko. Więc tak go sobie, tak się prezentuje. Tu jest kuchnia, jadalnia, salon. Jak widzicie, wszystko jest bez modów, chociaż wcześniej byli z modami. Tutaj mam nawet zdjęcia Kate, jeżeli jak jeszcze była młoda i miała mody. Tutaj jest właśnie Mateusz, tu Kate ze swoją przyjaciółką. Tu ogólnie mam sporo zdjęć, jak widzicie. Na ścianach lubiłam sobie zbierać takie pamiątki po moich simach. No i tak, tu jest sypialnia rodziców, jest łazienka, jest gabinet właśnie Mateusza, skoro jest biznesmenem, to wiecie, musi mieć kawałek swojego miejsca. Tak samo Kate ma swoje biuro, w którym pisze książki. Tutaj widzicie, ma książkę, to jakieś tam ryby, coś ten, to jakieś pióro, tu ma czaszki. Kiedyś było takie zdanie w Simsach, że trzeba też czaszki było zbierać, więc ja je wszystkie tutaj mam. No i tak, tu jest pokój właśnie Natana, czyli naszego kosmity. Tutaj on ma sobie pokój. Tu jest chłopaków łazienka na górze, powiedzmy, że chłopaków. No a tutaj bliźnięta, bracia mają swój pokój. Także tak to się wszystko prezentuje w skrócie mówiąc. Okej, dobra, ja sobie teraz włączę ten czas, niech sobie leci, niech oni sobie coś tutaj robią, no a ja będę do was mówić, tak mniej więcej, jak będę dała radę, to będę mówiła. Dobra, ty idziesz się kąpać, ty odrabiasz lekcje, no pewnie jest sobota, to ty możesz robić, no pewnie, że odrabiać lekcje, ty sprzątasz? Wyczyść, ale twój tata idzie tutaj sikać, więc no dobra. Go wzięło na sprzątanie, więc niech sprząta jak chce. A, jeszcze parę słów może o naszych chłopakach. No to Nathan, skoro jest, wiecie, jest kosmitą, to jest też mózgowcem i właśnie chciałby w przyszłości być, myślę, że on będzie chciał, wiecie, być tym naukowcem, latać w kosmos i tak dalej, polecieć, znaleźć swoją matkę, czy tam kogoś, kto go stworzył, wiecie o co chodzi. Sebastian jest, oj, przepraszam, nie wyłączyłam dźwięku w telefonie. Już wyłączyłam. Sebastian jest typem takiego artysty, może trochę po mamie i właśnie on by chciał być kiedyś aktorem, więc to jest Sebastian. A jak on się nazywa? A Maciej jest nieuleczalnym romantykiem i on będzie chciał romansować. Myślę, że raczej w takim zbytnio angażującym związku też nie będzie chciał być. No a co do jego kariery, to jeszcze ciągle myślę, co on by tam
chciał robić. Myślę, że on jest niezdecydowany w tej kwestii. Także taka to jest moja rodzinka, w którą naprawdę wieki, wieki nie grałam, więc dajcie znać, czy byście chcieli tą rodzinkę czasem zobaczyć na moim kanale. No ale tak, niech oni sobie robią, co tam mają sobie robić. Sebastian sprząta, ale Sebastian ogólnie jest śpiący, więc ja może dam mu, żeby on przespał się, a ty wyjdź stąd, bo on będzie tutaj chciał usiąść i nie wiem, co ty możesz porobić ogólnie. Nie wiem, nie mam na ciebie pomysłu zbytnio. Weź idź to zrób. Pomóż. Pomóż, dla kogokolwiek to miało być. No i tak, jeżeli chciałam do was pogadać, to chciałam właśnie do was pogadać o tym, że myślałam o tym, jak ma wyglądać kanał, jeżeli chodzi o, wiecie, o to, czy ma wyglądać właśnie on tak, jak wygląda dotychczas, czy coś mam zmienić. No i postanowiłam, że no chcę jednak coś w tym kanale zmienić, bo nie chcę czuć takiej presji dodawania wam odcinków, nie wiem, 5 w tygodniu, czy tam iluś, i codziennie siedzieć i nagrywać. Bo właśnie myślę, wydaje mi się, że to właśnie przez to straciłam tą chęć do nagrywania, że było tego za dużo dla mnie. Ja, jak wiecie, pracuję, ja mieszkam sama, więc mam do zrobienia dużo rzeczy w domu i wiadomo, jestem do 16 w pracy od poniedziałku do piątku, w weekendy też zazwyczaj mam co robić, więc też nie zawsze znajdę czas na nagrywanie odcinków na zapas. Dlatego też postanowiłam ograniczyć się do 2 odcinków w tygodniu, ale spokojnie, spokojnie. Nie będą to takie, że zawsze tylko 2 odcinki i na razie. Będą to 2 odcinki takie pewne, w 100%, które jak nie będę miała czasu, to po prostu będą tylko 2 odcinki w tygodniu. A jak znajdę jeszcze więcej czasu, chwilę, to oczywiście będą się pojawiały też odcinki w inne dni, żeby nie było już tylko 2 odcinki, nie martwcie się, nie zostawię was. No i tutaj od razu przychodzi mi do głowy pomysł, że chciałabym, żeby to były, wiadomo, stałe dni dodawania odcinków, tych tak jakby nazwijmy pewnych. I pomyślałam sobie, że fajnymi dniami będzie środa i niedziela. Środa w środku tygodnia, wiecie, żebyście mieli co czasem tam zajrzeć sobie na kanał w trakcie nauki i odrabiania lekcji, a niedziela to jest weekendik, taki dzień, myślę, chilloutowy, że jak znajdziecie chwilę, to sobie wejdziecie na kanał i obejrzycie, jak nie, to zrobicie po prostu ten odcinek w tygodniu. I pomyślałam sobie, że właśnie w środę odcinek będzie pojawiał się o 17, a w niedzielę, z racji tego, że jest to weekend, to będzie pojawiał się o 12. No i od razu mówię wam i odpowiadam wam na pytanie, jak to, o co chodzi. Więc w środę będzie pojawiał się odcinek z The Sims 3, z Legacy Challenge, tak. Więc środa to będzie zdecydowanie dzień The Sims 3 i Legacy Challenge. Także w środę o 17 dla widzów, którzy oglądają trójeczkę, to zapamiętajcie ten dzień. I tak, a w niedzielę będzie się pojawiało oczywiście co? Not Sobery, tak. Not Sobery w niedzielę będzie się pojawiało o 12. I to będą takie 2 dni i 2 serie, które będą pojawiały się na kanale regularnie. Tak. Dzisiaj jest wtorek, dzisiaj macie bonusowy odcinek powitalny, a jutro pojawi się The Sims 3, także czekajcie serdecznie, w niedzielę pojawi się Not Sobery i myślę, że na ten tydzień będzie to pewnie wszystko, ale jeżeli jeszcze chciałabym wam coś dodać, ukończyła arcydzieło, wow, sprzedaj, ale w sumie i tak oni mają kasy dużo, sprzedaj, po co ci więcej, ona zresztą zaraz będzie sławna, w sumie chyba już jest sławna. No, ale nieźle jej poszło. Dobra, czekajcie, bo może ona zrobi jakiś obiad. Jest sobota 11. To wyrzuć zepsute jedzenie, a potem przyziąć jakiś super obiad. O, może tą zupę fo. W sumie czemu nie? Na przyjęcie, bo nas jest dużo i 4 chłopów w dodatku. O, a ona idzie dzisiaj do pracy w ogóle, także spoko. No i tak, i myślę, że to właśnie będą takie 2 dni, w które, wiecie, będziecie mieli pewny odcinek. No ale chciałabym wam jeszcze też powiedzieć parę słów, jeżeli chodzi o to, co oprócz tych dwóch serii możecie, czego oprócz tych dwóch serii możecie się spodziewać na kanale, bo wiadomo, 2 serie na przemienię to trochę będzie nudno i nie każdy może lubi ani Not Sobery, ani na przykład The Sims 3. No i zrobiłam taki troszeczkę research, chociaż w sumie od dawna obserwuję ogólnie YouTube i simowe rzeczy na YouTubie oczywiście.
chce do nas przyjść, okej. Okay. Co on dzisiaj taki flirciarski, ten nasz Mateusz? Ja nie wiem. No i tak sobie pomyślałam, że w sumie na YouTubie polskim, bo w sumie chyba tylko polski śledzę mniej więcej, brakuje trochę trójeczki. Mi przynajmniej, bo na przykład ja, będąc osobą nagrywającą na YouTube'a, no i za bardzo nie mającą czasu oglądać innych serii u innych osób, tylko czasem tam sobie zerkam, jednak lubię sobie obejrzeć odcinki z The Sims 3 i oczywiście chcę oglądać odcinki innych osób z The Sims 3. A co wy robicie w ogóle? Czekajcie, bo ja nie mogę ich ogarnąć. Weź, przyjdę do ciebie kumpel, idź do tego kumpla. To właśnie lubię wracać właśnie do serii z The Sims 3, które kiedyś oglądałam i na przykład tak S jak Simsy, czy do serii Magdaleny, Marii, Moniki, czy też Nie zapominajki oglądałam serię z trójeczki. No i lubię sobie tą trójeczkę jednak pooglądać. I zauważyłam, że w Simowym świecie teraz przeważa czwórka. Jest teraz sporo fajnych kanałów, naprawdę fajnych kanałów, jeżeli chodzi o The Sims 2, co mnie też bardzo cieszy, bo dwójeczkę też lubię sobie obejrzeć. Ale The Sims 3 jakoś tak, no chyba niekoniecznie. I wydaje mi się, że The Sims 3 no też nie ma zbyt wielu chyba fanów. Nie wiem, The Sims 3 fani, odezwijcie się. Dajcie znać w komentarzu. No i pomyślałam, że no, jak wiecie albo nie, ja zawsze powtarzam, że The Sims 3 to jest moja ukochana część Simsów. Czwórkę teraz coraz bardziej lubię, ale no trójka to jest moje życie. Jak mam grać sama, to gram właśnie w trójkę. Dlatego też postanowiłam, że chyba tej trójki u mnie na kanale będzie więcej niż czwórki czy dwójki. Dwójkę mam, jak wiecie, jedną serię, ale to tak tylko sporadycznie się pojawia, jak mam ochotę pograć. Chociaż dwójka to wiadomo, sentyment i tak lubię sobie do niej wracać i to naprawdę też dwójeczkę kocham, jednak trójka to życie. No i postanowiłam chyba, że pojawiać będzie się więcej odcinków z trójki. W takim sensie, że będą mody do trójki, będą jakieś różne może speedbuildy w trójce, chociaż ja zupełnie nie umiem budować w trójce. Jak w czwórce, jako tako mi to wychodzi, tak w trójce to już w ogóle... Co? Kulinarną podróż. A, no dobra, bo zjadł te fo. To w trójce już zupełnie nic, ale może, czemu nie? Czasem coś by się pojawiło. Myślałam też na przykład o modach takich bardziej meble, jakieś rzeczy, chociaż wiem, że takie rzeczy z Simsy 3 to zawalają konkretnie i potem się nie da grać, więc to by było tylko na potrzeby odcinków. I może jakaś taka inna seria, chociaż w sumie The Legacy jest taką serią, że mamy tam tyle możliwości, że ją naprawdę można w różne sposoby wykorzystać. No ale myślałam też o prezentacji różnych darmowych miast do trójki, bo darmowych miast do trójki w necie jest multum. I myślałam, żeby na przykład te miasta pobierać. Mam już takie odcinki właśnie z darmowych miast do The Sims 3 i wam je prezentować w różny sposób. Więc takie przyszły mi do głowy myśli, więc dajcie mi koniecznie znać, czy bylibyście zainteresowani tematyką The Sims 3 na kanale. Taką tematyką bardziej, wiecie. Bo jak mówiłam kiedyś chyba na Instagramie, o tematyce modów do The Sims 3 i tym, że chciałabym, żeby się pojawił jakiś odcinek o modach The Sims 3, to byliście zainteresowani. Także dajcie mi koniecznie znać, czy chcielibyście więcej trójeczki na kanale, czy raczej to was nie interesuje i wolicie, żebym się skupiła na czwórce. O ja, co tu się stanęło? Kate zyska sławę i pieniądze. Sprzedaj prawa do ekranizacji. Nowa powieść. Tak! Chcą nam zekranizować powieść. Tak! Wow, narodziny trylogii. Kate przekazuje wytwórni prawa do... Ale super, ej, ale super. Naszą książkę zekranizują. Ale fajnie. Czekajcie, zobaczymy jak jesteśmy... Wow, jak nam dużo podskoczyło. Ej, ale fajne to. Ej, mamy cechę płodne, dlatego... Tak, to byli bliźnięta na pewno ci chłopcy. Ale fajnie, zekranizują nam książkę. Uhu! Dobra, czekajcie. Ja ich trochę ogarnę, żeby tutaj mi nie popadali i zaraz do was wracam. No, także tak sobie pomyślałam, że w sumie fajnie by było może tej trójeczki więcej na kanał wprowadzić. Nie wiem, dajcie mi koniecznie znać. No i co? Co jeszcze może was tak nurtować? Jakie pytania? Staram się odpowiedzieć na takie pytania, które byście zadawali, oczekiwali odpowiedzi.
Ale też mody z The Sims 4 też na pewno będą. Tego nie też nie usuwam. CC Shoppingi będą pojawiały się cały czas. Chciałabym, żeby pojawiały się też oczywiście speed buildy, jak mnie najdzie jakaś chęć nagrania czegokolwiek, to tak. A, no i oczywiście Jenny i Ellie, bo wyszły 3 odcinki z Jenny i Ellie. I tutaj też pojawią się jeszcze odcinki z tej serii, chociaż no wiadomo, nie wiem jak to będzie się wyglądało, w jakie dni. Po prostu jak nagram odcinek u dziewczyn, to wam go wrzucę. Myślę, że na początku tygodnia będę starała się wam pisać mniej więcej, co w danym tygodniu się pojawi. I też oczywiście plusem tego, że będzie tylko dwa odcinki takie obowiązkowe, które będę starała się wam wrzucać co tydzień regularnie. O, jakaś inwestycja nam się udała, dostaliśmy 1000 simlonów, fajnie. To właśnie będę starała się wam wrzucać mniej więcej jakieś takie plany, na plany tygodnia. Jak do tej pory to robiłam, wrzucałam wam plany tygodnia. Tak do... taki mam właśnie zamysł, że może będzie więcej live'ów wtedy, bo piątki będą wolne, nie będzie żadnego filmu na piątek do nagrania, więc myślę sobie, że może będzie też w to miejsce więcej live'ów. Jeżeli live'y miałyby być, to właśnie wydaje mi się, że będą one w piątki. Więc też bym chciała do nich wrócić takich regularnych, częstszych, bo pamiętacie, na początku kanału bardzo często robiłam live'y, a teraz jakoś to zanikło, więc dajcie koniecznie znać, czy byście chcieli te live'y robić. Robić raczej... przychodzić na live'y, że lubicie przychodzić na live'y. No i ogólnie chcę się postarać, żeby te odcinki poza seriami, czyli oprócz The Sims 3 i The Sims 4 serii, żeby były fajne, ciekawe. Może wy macie jakieś propozycje, to koniecznie dajcie mi znać, co chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Ja też nie wykluczam jakichś innych serii oprócz tych dwóch, nie? Tam, żeby nie było, że tam, wiecie, nie będzie już żadnych innych serii oprócz tych dwóch. Jednak te dwie serie chcę prowadzić w fajny sposób, ciekawy, w taki sposób, że będzie tam cały czas się coś zmieniało, cały czas coś się działo, będziemy się przeprowadzać, będziemy różne rzeczy robić. Wiecie, te serie, obie serie składają się z generacji. W każdej generacji może być coś innego. Także... tutaj też mamy duże pole do popisu. Tak jak właśnie ktoś mi ostatnio pisał pod The Sims 3, że właśnie fajnie, że odkrywam pod dodatek Skok w przyszłość, że przez moje odcinki ta osoba kupiła sobie ten dodatek, więc to mnie bardzo cieszy naprawdę. O, jakiś poziom osiągnęliśmy. A to on, osiągnij wiek dorosły, podejmij karierę aktorską. A, no to już musi się stać później. Okej, co oni są w ogóle zmęczeni, ja nie wiem dlaczego. Ten tu ognisko pali, ta jest brudna, może wykąp psa, co? Usiądź obok mnie. Nie, byś wykąpał Tami, bo ona taka brudna, biedna jest. No, wykąp ją. No, także takie są moje przemyślenia, takie luźne przemyślenia, bo mówię, nie chcę, żeby ten kanał był taki, wiecie, dla mnie jakoś wywierał na mnie jakąś presję, tylko po prostu chcę, żeby nagrywać, chcę robić to, bo po prostu to lubię, to mi się podoba i nie chcę, wiecie, się stresować, że czegoś nie nagrałam, że muszę coś zrobić i się tak, wiecie, sama nakręcać tym, że o matko, znowu nie nagrałam filmu czy coś, bo po prostu to odbiera całą przyjemność z tego, a to nie o to tutaj chodzi, żeby się do czegoś zmuszać, tylko żeby robić to z przyjemnością, dlatego też postanowiłam ograniczyć się do tych dwóch filmów, a jeżeli będę miała ochotę na coś innego, na więcej tych filmów, no to po prostu te filmy będą się wtedy pojawiać. No i mówię, warto śledzić mnie na Instagramie, bo tam na bieżąco wam mówię, was informuję o tym, co się pojawi, jakie są plany, albo o coś was pytam, o jakieś rady, żebyście mi doradzili, co, jak, gdzie. I myślę, że właśnie teraz na Instagramie też będzie pojawiało się takich więcej ankiet, na przykład odnośnie odcinków, które macie chęć zobaczyć w danym tygodniu. Myślę, że w sumie na społeczności tutaj na YouTubie też mogę to zrobić, bo pisaliście, że niektórzy, że właśnie na przykład nie macie Instagrama czy coś. Także na społeczności w sumie też fajnie byłoby to zrobić, więc będę się pytać. I tak jak zapytałam się ostatnio o The Sims 3 i o miasto, w którym będziemy mieszkać. Ojej, to już niedobre jest, ta zupa już jest niedobra, nie jedz jej. Weź sobie coś innego, weź jakieś resztki.
o miasto, w którym mamy zamieszkać w następnej generacji i wy zadecydowaliście, że będzie to Moonlight Falls, czyli miasto z tego świata. Ja bardzo miasto te lubię i bardzo się cieszę, że wybraliście właśnie je. No i właśnie w Legacy Challenge, jak wiecie, musimy mieszkać w jednym mieście, na jednej parceli. No a w moim Legacy właśnie co pokolenie się przeprowadzamy, żeby troszeczkę urozmaicić rozgrywkę. Także mam nadzieję, że właśnie to wam przypadnie do gustu to miasto, bo już wam zdradzę, że tam się właśnie przeprowadzimy i stamtąd będzie odcinek kolejny, podejrzewam kolejny, albo jeszcze następny za tydzień, zobaczymy jak się wyrobię. Także tak, także tyle z tych moich pogaduszek, słuchajcie, z tego co chciałam wam mniej więcej przekazać po powrocie. Parę zmian się szykuje. Ja jeszcze będę starała się wam o tym mówić gdzieś tam na Instagramie czy coś, żeby każdy mniej więcej usłyszał, albo w sumie napiszę wam w przypiętym komentarzu, czy w kolejnych odcinkach będę starała się wam o tym mówić, przynajmniej o tym, że będę właśnie, jeżeli chodzi o Not Sobery i o Legacy Challenge, kiedy będą się pojawiać. Także tak, słuchajcie, chyba będę kończyć, starczy, bo ten odcinek miał być taki bardziej luźny, pokazałam wam moją rodzinkę, jak ona tutaj wygląda, ale chciałam wam z wami przede wszystkim porozmawiać i chciałam zrobić to w jakiś inny sposób niż tylko taki audiolog. Dajcie znać, czy rodzinka wam się podoba i czy jesteście ciekawi, jak potoczą się dalsze losy naszych tutaj osób, naszych członków rodziny. Ja jestem skora do nagrywania takich luźnych odcinków czasem, już nie takich pogadankowych, a takich naprawdę stricte z rozgrywki, więc dajcie znać, czy wam się spodobała ta właśnie ten właśnie odcinek, o tak. Bo myślę, że będę miała teraz więcej czasu, żeby właśnie tak sobie pogrywać troszeczkę prywatnie, więc może właśnie tych odcinków z prywatnych rozgrywek może być więcej. Więc dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tylko i wyłącznie dwóch filmach, plus jakieś tam dodatkowe filmy, które uda mi się w międzyczasie nagrać. No i co myślicie o The Sims 3, o zwiększeniu filmów z The Sims 3 na kanale. Czy jesteście zainteresowani, czy raczej wolicie czwórkę? No. Także jestem ciekawa waszej opinii, bo tak naprawdę te filmy dodatkowe będą tworzone dla was, więc chciałabym, żebyście je oglądali, żeby się wam podobały. Dobra, tyle. Na razie kończę ten odcinek. Następny już jutro, The Sims 3, także zapraszam serdecznie o 17:00. No i do usłyszenia w kolejnych moich filmach. Buziaczki i pa, pa.